Hej, wszystko będzie dobrze. Wierzycie mi? Mam nadzieję, że nie, bo nie będzie. A na pewno nie wszystko. A jednak to są właśnie te słowa, które nie są prawdziwe. To te słowa najczęściej kierujemy do naszych bliskich, chorych, w tych trudnych sytuacjach. To po nie sięgamy, żeby przykryć swoją bezradność, żeby utulić swój strach. Te słowa mogą być też gestem wyrażającym jestem z tobą. Wiem to, bo mam dziesiątki rozmów z osobami chorymi za sobą. Jestem psycholożką zdrowia, prowadzę podcast Ludzie i Medycyna. Wiem, jakie znaczenie te słowa mogą mieć dla osoby, która je wypowiada. Ale ciągle one nie są prawdą. A więc kłamiemy? Niekoniecznie. Te słowa jednak, poza tym, że nie są prawdziwe, bolą mnie z innego powodu jeszcze. Być może dla mnie ważniejszego. Uwierają mnie te słowa, bo one są takie banalne, bo są schematyczne, sztampowe. Są takim wytrychem, po który sięgamy w tych trudnych sytuacjach, ponieważ nic innego nie przychodzi nam do głowy. Chcemy pokryć pustkę w głowie i to jest to, co najbliższe naszemu doświadczeniu, co nam język podsuwa. Ale ponieważ mi te słowa nie pasowały i w moich osobistych sytuacjach, zaczęłam się przyglądać temu, co można powiedzieć innego, czym można je zastąpić. Zaczęłam szukać słów, które można skierować do bliskiego przyjaciela. Szłam w tych poszukiwaniach za własną intuicją, ponieważ u mnie w domu o chorobie nie mówi się w normalny sposób. U nas, może podam przykład. Ponieważ ja jestem chora, choruję przewlekle, jest to choroba nerek, jak na razie niewyleczalna, to stanowi ona tło naszych różnych rozmów domowych. I ostatnio, ale nie wszystkich, to muszę zastrzec, a ostatnio opowiadam mężowi o swojej pasji do żeglowania, którą odkryłam tej jesieni, zrobiłam patent żeglarski. W ogóle mam teraz takie plany, żeby już pływać po świecie i na regaty się umawiać ze znajomymi na Zegrzu. I on tak słucha mnie i słucha tej opowieści i w końcu mówi, no fajnie, tylko szkoda, że tak na sam koniec to odkryłaś. I dla mnie to jest okej. Ja rozumiem ten humor, ja kupuję ten humor, mam dystans do siebie i swojej choroby i u nas w rodzinie to gra. Ale to jest u nas. A jak jest z innymi ludźmi? Jak jest w innych rodzinach, w innych sytuacjach? Co mówią inni do siebie? Inne wydarzenie, inna sytuacja. Wyobraźcie sobie, jestem na wernisażu w małej galerii sztuki w Warszawie, w centrum Warszawy. Stoimy sobie w kręgu, pijemy wino. Jedna osoba siedzi. To jest chłopak, który siedzi na wózku. Rozmawiamy o jakichś tam luźnych tematach, sztuka, jakieś może mniej ważne, inne. Wszystko bardzo przyjemne, taki small talk w artystycznym środowisku. I żona tego chłopaka, który siedzi na wózku, w pewnym momencie zaczyna opowiadać historię jakąś z ich życia, że to oni właśnie zajmują się kotami, mają pod swoją opieką dużo takich bezdomnych, chorych, chorujących kotów. I puentuje tę opowieść takim tekstem, no tak, bo ja już tak mam, że ja przygarniam wszystkie kaleki. I lekkie skonsternowanie, pewnie też go teraz doświadczyliście. Ale spoko, to jest galeria sztuki, wszystkie chwyty dozwolone. Jednak patrzymy na tego chłopaka, szukając klucza interpretacji tej sytuacji. Patrzymy, czy on poczuł się może urażony, czy obrażony, może go jakoś coś zabolało. Ale nie, chłopak się śmieje, jakby to był najlepszy żart, śmieje się razem z nią. No dobrze, więc widzę, że ma podobne podejście do tematu jak ja. I generalnie wszyscy w kręgu przejmujemy jego reakcję, zaczynamy się śmiać, a potem gładko przechodzimy do innego tematu. Ale nie zawsze tak jest. Inna sytuacja. Odwiedzam znajomą w szpitalu po wycięciu nowotworu macicy. Ludzie w szpitalu dostają sporo SMS-ów
Ona pokazuje mi taki. Zdrowiej, całuski, nie zawracamy ci dupki. Dosyć zabawny SMS, a jednak znajoma pokazuje mi go ze złością i mówi, słuchaj, to dostałam od mojej koleżanki. Nie odzywała się od roku, nie odpowiedziała na mój poprzedni SMS skierowany do niej, a teraz, kiedy dowiaduje się, że jestem w szpitalu, przysyła mi to. Trzy różne sytuacje, trzy różne teksty i trzy różne reakcje na te teksty. Ten fenomen właśnie obserwowałam. Ale od obserwowania przeszłam też do aktywnego wspierania, do poszukiwania tych tekstów jakoś tak bardziej aktywnie. Starałam się tworzyć okazje, żeby teksty pojawiały się. I te okazje tworzyłam już pod takim pomysłem, pod nazwą Kartki na złe okoliczności. Kartki na złe okoliczności to jest taki projekt, w którym szukamy tekstów i tworzymy pocztówki dla chorych przyjaciół. Ta baza zostaje opublikowana na wolnych licencjach po to, żeby każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji, kiedy nie wie, co powiedzieć do swojego bliskiego chorego, mógł sięgnąć po wybrany tekst i skierować go za darmo, pobrać go za darmo i skierować do bliskiej osoby. Jak ta baza powstawała? Tworzyliśmy mnóstwo okazji po drodze i tak od słowa do słowa to się zebrało. Te okazje też były niezwykłe. Na początku był maraton kreatywny w kawiarni Wrzenie Świata, podczas którego szukaliśmy rymów do różnych części świata. To jest bardzo fajne ćwiczenie, polecam wam. Na przykład było coś takiego na tym wydarzeniu. Prostata, z nią po lekarzach latam, kegla mięśnie zgniatam, w razie czego niewielka strata. No nie wiem, jak dla kogo może. Zorganizowałam 24-godzinny maraton na Facebooku, kiedy pacjenci, osoby chore, ale też ich przyjaciele przysyłali teksty. Lekarze pisali swoje kartki na konferencji o komunikacji w medycynie. Swoje kartki pisali pacjenci na warsztatach. Znajomi, przyjaciele zaczęli przynosić mi takie pliki post-itów, wręczać to z własnymi tekstami, żeby to publikować, żeby to posyłać dalej w świat. Znajoma malarka zaangażowała w projekt gimnazjalistów z Batorego. Wow. Baza naprawdę już jest w tej chwili spora. Ale co się okazało? Co się okazało po drodze? Może pokażę wam kilka z tych kartek i razem ze mną zobaczycie, co się okazało. Kiedy będę wam pokazywać, bardzo proszę, żebyście podnieśli dłonie do góry wtedy, kiedy zobaczycie, że dany tekst odpowiada waszemu doświadczeniu, że moglibyście taki tekst wykorzystać w sytuacji kontaktu z chorym przyjacielem. Dziękuję za zaufanie i że mi o tym mówisz. Odbiorę, kiedy zadzwonisz o 3 w nocy. Dla mnie jesteś tą samą osobą, co zawsze. Jeśli chcesz, będę siedzieć cicho, ale jestem. Pamiętaj o wodoodpornym tuszu. Jak trzymam cię za rękę, to nie zawsze wiem, co powiedzieć, ale zawsze wiem, co pomilczeć. Idziemy coś zjeść? Hashtag normalność. Płacz to nie krwotok, nie trzeba go zatrzymywać. Też się boję o ciebie. Masz jaja, bo nie masz już jaj i raka. Nie bądź złośliwy, nowotwór przez ciebie przemawia. Tak, to jest bagno, ale my będziemy się w nim razem tarzać, jakby to był Woodstock. Ja naprawdę nie wiem, co ci powiedzieć teraz. Być może ten tekst najlepiej obrazuje to, co jest w naszych myślach, kiedy stajemy przed taką sytuacją, że czujemy, że coś warto powiedzieć, że chcemy coś powiedzieć.
Ja się nauczyłam z tego projektu i mam nadzieję, że wy też to zobaczyliście przed chwilą na tej małej próbce, że te teksty są przede wszystkim różnorodne. Że one są po prostu różne. Różne są na nie reakcje. Niektórzy z was podnosili ręce chyba, o ile widziałam, były takie kartki, które wzbudzały powszechną reakcję. A były takie, przy których niewiele rąk się podniosło. Kiedy publikowałam te kartki na Facebooku Ludzie i Medycyna, też reakcje były bardzo różne na nie. Pod jednym tekstem ktoś napisał: wyrażam swój głęboki sprzeciw. Okej, rozumiem, ta kartka nie była dla tej osoby, ale to nie znaczy, że nie była dla kogoś innego. Kiedy myślę o tym, jak używamy tych słów, jak możemy ich używać, gdzieś w tle zawsze przyświeca mi takie poszukiwanie, czy istnieje coś takiego jak ten zdrowy tekst, uniwersalny, zdrowy tekst, który można stworzyć, po który można sięgnąć. I ten projekt pokazuje mi, że nie ma czegoś takiego. Gdyby teraz ktoś mnie spytał, jaki jest zdrowy tekst, powiedziałabym: nie szukaj tego. Sięgnij do swojej relacji. Mogę to porównać do czegoś takiego, co nazywa się, co w seksualności nazywa się normą partnerską. W seksie mówi się o normach społecznych, o normach prawnych, są też normy statystyczne, to jest to, co większość z nas robi. Ale jest też coś takiego jak norma partnerska. I ta nazwa określa te zachowania pomiędzy partnerami, które są akceptowane przez obie strony, nie szkodzą żadnej ze stron, nie szkodzą też innym ludziom. I myślę, że coś takiego można by użyć też do opisania tej relacji, którą mamy w słowach w sytuacji choroby. Dlatego sięgnij do waszej normy partnerskiej. Sięgnij do relacji między tobą a twoim chorym przyjacielem. Skup się na tym, kim jest ten człowiek i co was łączy. Człowiek, a nie chory. Pomyśl o tym, jaka jest relacja między wami. Czy to jest relacja przepełniona humorem, być może takim dziwnym poczuciem humoru, który obcy jest dla innych ludzi, a dla was nie. Może to jest jakiś rodzaj czułości, a może są jeszcze inne jakieś rejestry, na których nadajecie wspólnie. Sięgnij do tej relacji i na tym się skup, szukając tekstu albo gestu, który możesz zwrócić do bliskiego chorego przyjaciela. I zobaczysz, że ta przestrzeń waszej relacji pomoże wam. Da wam miejsce na to, żeby przyznać się wprost do niewiedzy, do tego, że nie wiecie, co powiedzieć, do tego, że się boicie, ale także do czarnego humoru. Przed wami zaproszenie. Czysta kartka. Ta kartka to jest coś, co jest między tobą a twoim przyjacielem chorującym. I ta kartka to jest przestrzeń wolności. Wypełnij ją waszą relacją, wypełnij ją słowami, które do niej pasują. Albo zostaw czystą. Tak, ta kartka może pozostać czysta. Jeden warunek. Niech nie będzie pusta.